Cześć, tu Ania i mam dla Was kolejny filmik z serii domowych gadżetów, które ja uwielbiam kręcić, wy lubicie oglądać, więc wszyscy są szczęśliwi. I pierwszym gadżetem będą te oto pierścionki. Pewnie zastanawiacie się, co ja robię z plastikowymi pomarańczowymi pierścionkami, ale to jest coś super fajnego. Ja uwielbiam pomarańcze, pomarańcze są ekstra, ale ich obieranie jest już mniej ekstra. I to są takie pierścionki, które służą właśnie do obierania pomarańczy. Tu mamy taki ząbek, który ma idealnie taką grubość jak skórka pomarańczy i ten ząbek wbijamy i po prostu przesuwamy wzdłuż pomarańczy i robimy sobie takie równiutkie cztery ćwiarteczki. A zresztą ile może być ćwiartek? Tylko cztery. Ja głupoty gadam. I jak już mamy takie ćwiarteczki, to tutaj mamy o taki do podważenia, podważamy i może Wam z tej strony pokażę, też to jest dla mnie mniej wygodne i tym jak już podważymy, to wtedy możemy to pięknie, o zobaczcie jak to odchodzi. Dzięki temu obieranie pomarańczy jest znacznie przyjemniejsze niż było do tej pory. Ja nie lubię mieć za paznokciami tych pomarańczowych skórek i takiego, nie wiem czy czasem jest tak jak odbieracie to pomarańcze palcami, to ja potem za paznokciami mam coś takiego, co takie, to uczucie jest takie niezbyt przyjemne. No i tutaj kolejny kawałeczek, o, podważyłam i lecimy, zobaczcie jak to pięknie odchodzi i zobaczcie jak to, o, pięknie równo wszystko wychodzi. Także to jest pierwsze, te gadżeciki są fajne, to kosztuje jakieś 3 zł, nawet nie całe, a osób, jak teraz pachnie pomarańczą wszystko, zaraz wiem. Drugą rzecz, to jest coś strasznie banalnego, ale no rewelacja, ja jak mieszkałam w Stanach, tam oni ciągle używają lip bagów, czyli takich torebek na suwak. Czyli jak zamkniemy na ten suwak tą torebkę, to z niej się nic nie wydostaje, a możemy to ładnie potem oderwać, wrzucić coś i znowu na ten suwak zamknąć i te torebki po prostu, tu mam małe i mamy duże i jak ja wróciłam ze Stanów, to po prostu tylko myślałam o tym, gdzie ja mogę takie torebki właśnie kupić, bo tak się od nich zależniłam, bo trzymanie w nich kanapek albo na przykład jak sobie robię sałatki owocowe do pracy albo cząstki jabłka albo coś tam jeszcze i wrzucam do takiej torebki, to potem nie muszę się o nic martwić, otwieram sobie taką torebeczkę, wyciągam, pojadam takie cząstki jabłka albo jakieś tam, nie wiem, orzeszki albo coś innego. No po prostu, no sama magia, z tego się tak wygodnie korzysta i to jest taka radocha. No i właśnie ja szukałam tego jak dzika, no a jakby nie, nie wiem, no jakoś w Polsce ciężko je dostać strasznie i nie umiałam ich nigdzie znaleźć, a znalazłam w Ikei i zawsze jak w Ikei je widzę, to sobie kupuję, oni wypuszczają serię w różnych kolorach i ja po prostu jak szalona używam ich do bardzo wielu rzeczy, też trzymam czasem w nich różne takie papierki, jak potrzebuję, na przykład jakieś paragony zbieram, to potrafię mieć cały taki worek tych paragonów tutaj, albo no po prostu tak różne rzeczy trzymam w tych torebkach, od jedzenia po właśnie jakieś bibeloty i za każdym razem mi się sprawdzają i po prostu, nie wiem, za każdym razem jak się gdzieś pojawiam, to koleżanki patrzą, a co tu masz? Ale fajne. No i wiem, że to jest banał, ale po prostu taki praktyczny i zobaczcie, one mają kwiatki. No jak można nie lubić torebek, które mają kwiatki na sobie. Dobra, przechodzimy dalej. I trzecia rzecz, to jest gadżet dla dzieci, ale mi się bardzo sprawdził, poprawił moją higienę jamy ustnej, bo to jest klepsydra. I to jest klepsydra, która odmierza nam dokładnie 3 minuty, czyli tyle, ile powinniśmy myć zęby. No i ja byłam przekonana cały czas, że jestem taka wspaniała i że myję zęby, wiecie, 3 minuty. A jak sobie kupiłam tą klepsydrę, także po to, żeby sprawdzić, to okazało się, że moje standardowe mycie zębów, takie jak ja mam poczucie, że och, już skończyłam, już umyłam, tak naprawdę to moje standardowe mycie zębów, okazało się, że ja myję zęby dosłownie minutę. Dzięki temu właśnie przedłużyło mi się do 3 minut, to jest takie fajne, bo tu ma taki
przylepiec, ja to przylepiam do kafelek i czekam sobie te 3 minutki i dzięki temu idealną długość, taką jak zalecają stomatolodzy, używam właśnie, znaczy używam szczoteczki i no, mam nadzieję, że to mi się spłaci w moich w ogóle, że zęby będą zdrowe i że nic mi się tam nie będzie strasznego robiło. Także jeżeli Wam się wydaje, że myjecie zęby tak długo, jak powinno się myć, to jesteście w błędzie. Zakupcie sobie właśnie w Rossmanie, ją kupiłam, nie powiedziałam tego, taką klepsydrę i ona być może uratuje Wasze piękne uzębienie. To by było na tyle. Mam nadzieję, że przeżyliście ze mną te całe 5 minut. Buziaki, do zobaczenia jutro. Pa, pa.